Witajcie bliźnięta, zapraszam Was na horoskop na miłość, emocje, relacje na najbliższe 2 tygodnie. Bliźnięta, zobaczmy jak to u Was będzie wyglądać. Tym razem postawię 4 karty, po 2 karty na każdy tydzień. Będzie łatwiej mi tutaj określić mniej więcej ramy czasowe, dlatego postanowiłam zmienić troszeczkę ten układ, ale myślę, że z korzyścią dla Was. Także już patrzymy, jak to będzie wyglądać. Tasuję bardzo dokładnie karty. Bliźnięta. Pierwszy tydzień. Dużo wiadomości wysyłanych przez Was, też do Was. Takie zamieszanie energetyczne. Rycerz Mieczy zawsze mi się kojarzy z tym, że on właśnie tym mieczem miesza energię wokół człowieka, który właśnie zadaje pytanie. To też może być jakiś mężczyzna, jakiś posłaniec wiadomości. No i aż tutaj 2 osoby mi się pokazały, bo jeszcze król buław. To mogą być wiadomości od osoby z przeszłości, od kogoś, na kim Wam kiedyś zależało, z kim planowaliście być, albo nawet byliście, bo król buław to jest osoba z przeszłości. To również mogą być wiadomości od mężczyzny, który jest bardzo charyzmatyczny. Jest taki, mówiąc wprost, do schrupania. Ktoś, kto bardzo przyciąga kobiety. Ale zazwyczaj, i to już kilkakrotnie mówiłam o tym, że tacy mężczyźni, oni są na tyle przyzwyczajeni do tego blichtru, który jest, roztacza się wokół nich, że też nie za bardzo poważnie traktują kobiety, które się pojawiają wokół nich. Często mówi się też, że król buław to jest ktoś, kto narobi dużo zamieszania, ale to jest ktoś tylko na chwilę. No, nie, ale mimo wszystko czasami fajnie mieć takiego króla przez moment nawet, jeżeli się pojawi. Czego to może dotyczyć? No właśnie, przyjdzie, narobi zamieszania i odejdzie. I to mi się tutaj pokazało. Ale tu też pokazała mi się taka sytuacja, szczególnie dla pań, dla osób, które szukają takiego docelowego partnera, które są już na to gotowe, to zazwyczaj tak jest, że przychodzi król buław, tak jakby przerwie taką bańkę energetyczną, którą same sobie kobiety nałożyły na siebie. Ja mówię tutaj o takiej bańce niewidzialności. Czasami jest tak, że jest piękna kobieta, niezależna, bardzo atrakcyjna, a po prostu jest niewidzialna dla mężczyzn. I naprawdę to tak działa. I dopiero jak zjawia się właśnie taki amant, przerywa właśnie tą energetyczną bańkę i ta kobieta wychodzi z tego ukrycia i zaczyna być widoczna dla innych mężczyzn. Tak więc ja tutaj widziałabym takie ostrzeżenie, żebyście się do tego przyzwyczaiły, drogie panie. Jeżeli ktoś pojawi się ktoś taki na Waszej drodze, niezwykle charyzmatyczny mężczyzna, to miejcie też na uwadze to, że to może być tylko na chwilę. Możecie trochę pocierpieć z tego powodu, bo tutaj mi się pojawiła 4 mieczy, ale już na samym początku podziękujcie temu komuś, że sprawił, że będziecie widoczne dla tego właściwego. I też tutaj radziłabym nie przywiązywać się do wszelkich znajomości, które pojawią się w ciągu najbliższych tygodni do 16 listopada, bo tak jak Wam już wcześniej wspominałam, Wenus się cofa. Także
Raczej wszystkie znajomości, które stworzą się, ich zalążki od 5 października do 16 listopada, no to rozmyją się po tym 16 listopada. Także tutaj by pasowało to. No i blokada, właśnie. Tak jakby potwierdzenie tego. Albo wy już jesteście na tyle mądre, że blokujecie tego mężczyznę, nawet jak dostaniecie zaproszenie, no to mówicie raczej nie. No tak, dlaczego blokada? Bo wam zależy na czymś takim wielowymiarowym. Nie tylko, żeby świetnie się bawić, nie tylko na wyglądzie, ale tutaj widzę już taką potrzebę takiej pełni miłości. No i potem jest tak jakby szansa na to, żeby zacząć coś nowego. Ale trzeba przejść blokadę, uświadomienie sobie tego, czego chcę, za czym podążam, no i pojawia się szansa. Szansa pod koniec tego 2 tygodnia na takie ugruntowanie, na budowanie czegoś zupełnie nowego. Czyli reasumując, ostrzeżenie, teraz w tym tygodniu może pojawić się jakaś charyzmatyczna osoba, namieszać, ale czujemy od razu, taka rada jest, aby poczuć wdzięczność do niej, bo dzięki jej działaniu otwieramy się energetycznie, zostajemy zauważeni i też uziemiamy się. Bo być może wcześniej gdzieś tam nasze myśli wędrowały wysoko, no i do końca nie byliśmy uziemieni. A pamiętajmy, że żyjemy tu i teraz, że to, co się dzieje w naszym życiu, jest odzwierciedleniem tego, co jest w naszej głowie. I dobrze byłoby właśnie też uziemić się. Tutaj jest blokada na tego mężczyznę, poszukuje czegoś więcej niż właśnie tej charyzmy, wyglądu, dobrej zabawy, i jest potem szansa i to na to, żeby zbudować coś konkretnego. Bardzo fajne czytanie i bardzo fajna historia tutaj się pojawiła dla Was, kochane bliźnięta. Przygotujcie się na to, otwórzcie się na to, a myślę, że powinno być wszystko ok. Ściskam Was i do usłyszenia za 2 tygodnie. Trzymajcie się.